18 listopada 2024. Witam wszystkich, zapraszam na najnowsze wiadomości z Niemiec i okolicy za darmo, jak zwykle bez recepty. Będę pokazywał na prawach cytatu to, co tutaj zostało napisane i ukazało się na stronach niemieckojęzycznych w celach edukacyjnych, po to, aby z tymi, proszę Państwa, materiałami polemizować. Zapraszam bardzo. Tu czytamy na TechnoScience, że są 3 miliony, proszę Państwa, do zarobienia. Otóż NASA ma problem z odpadkami na Księżycu i na Marsie. Nie wiadomo, co z tym robić i zaproponowała, że temu, kto wymyśli najlepszy sposób na utylizację tych śmieci, da 3 miliony, proszę Państwa, 3 miliony są do zarobienia. Ja już wysłałem mój projekt, proszę Państwa, mój projekt jest bardzo prosty. Należy poszukać tych hangarów, w których te wszystkie zdjęcia w Hollywood zostały nagrane, ujawnić prawdę, że nikogo tam jeszcze nigdy nie było, ani na Marsie, ani na Księżycu, i problem będzie rozwiązany, proszę Państwa. Także myślę, że te 3 miliony powinny trafić do mnie. Proszę Państwa, Niemcy są oburzone, bo czytamy, że prawdopodobnie Chińczycy wspomagają Rosjan swoimi dronami. No jak można wspomagać Rosjan? Jak mogą takie rzeczy brzydkie robić, proszę Państwa, Chińczycy? To, że Niemcy wspomagają Ukraińców w miliardach i inne kraje europejskie, to nie przeszkadza nikomu. Natomiast Rosjan nie może wspomagać nikt, bo to może się źle skończyć. Czytamy, że Europa będzie takie coś sankcjonować. Proszę Państwa, Europa chce sankcjonować Chiny, Indie, Rosję. Europa chce sankcjonować 3/4 świata niedemokratycznego. No, jeżeli te 3/4 świata robi coś, to znaczy, że jest to bardziej demokratyczne niż to, co robi Europa. Znowu, proszę Państwa, został przeszukany dom starszej kobiety w Niemczech, gdyż fałszywie zacytowała, proszę Państwa, tutaj ministra Roberta Habecka. Proszę Państwa, ten, kto fałszywie cytuje polityków w Niemczech, musi się liczyć z tym, że zajrzy do niego policja. Taki to już jest bardzo demokratyczny kraj, Niemcy. Można cytować, ale dokładnie, dosłownie, bo inaczej to będzie halo, halo, hier kommt die Polizei. Ktoś, proszę Państwa, uszkodził kabel komunikacyjny między Finlandią a Niemcami. No, na razie nie chce się to tutaj mówić, że to był jakiś sabotaż, że byli to Ukraińcy czy Rosjanie, ale kabel został wyłączony. Ciekaw jestem, jak to dalej się potoczy. Proszę Państwa, złe warunki pogodowe nie pozwoliły wpłynąć do Hamburga największemu chyba angielskiemu statkowi. Ten lotniskowiec nie wpłynął, a ma ochotę i będzie jeszcze próbował. Także widzimy, proszę Państwa, że ta pogoda potrafi być silniejsza od lotniskowca. No, to słabo świadczy o tym lotniskowcu angielskim, jeżeli jakieś fale nie pozwalają mu wpłynąć do jednego z największych portów w Europie. Niemiecka drużyna narodowa, proszę Państwa, jej tutaj szef obrony Rüdiger znowu wygrywają. 7-0 wczoraj została pokonana Bośnia Hercegowina. Dzisiaj będzie na pożarcie, będzie drużyna z Węgier. No, ciekaw jestem, jak skończy się ten pojedynek. Ale nie będzie Węgrom łatwo, bo jak widzimy tutaj Niemcy, no to jest poważny przeciwnik. Niemcy poparli, proszę Państwa, decyzję Joe Bidena, aby Rosjan zaatakować rakietami dalekozasiężnymi. Tutaj Scholz powiedział, że byłoby niesłuszne mówić co innego niż prezydent, proszę Państwa, Joe Biden. No, Scholz chyba nie zauważył, że ten Joe Biden tak naprawdę to już tym prezydentem nie jest, a ten nowy prezydent mówi całkiem co innego. Jednak Scholz jeszcze ciągle chce atakować Rosję.
I tutaj te najnowsze rakiety niemieckie mają być użyte. No, to nie jest chyba dobra sprawa w takim momencie, kiedy następuje zmiana władzy w USA, jeszcze słuchać się byłego już niemalże prezydenta Joe Bidena. Wydaje mi się, że to jest wielkim błędem. 233 tysiące chorych kurczaków w Austrii, proszę Państwa. No, to są dość duże cyfry i liczby. Należy zachować ostrożność, ale i spokój. Przypominam, że dobrze usmażony kurczak nie posiada żadnych bakterii. Proszę Państwa, niedobra wiadomość. Trump chce użyć wojska, a więc jednak użyje wojska, ale nie w celach wojennych, tylko w celu usunięcia nielegalnych emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. No, proszę Państwa, to wcale chyba nie jest najgorsza taka akcja. Jeżeli w takich celach będzie używane wojsko, to ja osobiście nie mam nic przeciwko temu. Proszę Państwa, zielona policja prześladuje mieszkańców Niemiec. Jeden z tutaj ze starszych właśnie takich mieszkańców, 64-latek, napisał, że minister Habeck jest po prostu głupi. No i policja od razu znalazła się u niego. Tak zatwitował na Twitterze i od razu odczuł tą zieloną policję, proszę Państwa, która łączy się z Zielonym Ładem. Miejmy nadzieję, że niebawem skończy się to podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i do władzy dojdą rozsądni ludzie. Będzie bardzo niebezpiecznie dla ludzi. Turinga 24. Przed dwoma godzinami czytamy, że ma być bardzo niebezpieczny, gdyż nowy wirus będzie się tutaj rozmnażał, szczególnie na terytorium Niemiec. O co tutaj chodzi? No, jak zwykle chodzi pewnie o to, aby sprzedać jakieś lekarstwa albo coś w tym stylu. Także osobiście, proszę Państwa, nie brałbym tego aż tak mocno sobie do serca, ale wyraźnie tutaj ktoś nas przed tym ostrzega. Ten wirus nazywa się Newcastle wirus. Proszę Państwa, ja już pogubiłem się, tych nazw jest tyle, że ciężko się zorientować, który wirus w tej chwili nas atakuje. Coraz to nowe nazwy, coraz to nowe cyfry. W każdym razie ten obecny Newcastle wirus. Na tym statku, proszę Państwa, wybuchła epidemia tak zwanego, teraz przeczytamy, wirusa o nazwie... No w każdym razie pasażerowie chcą pieniądze, chcą zwrotu pieniędzy za to, że na tym statku wybuchła pandemia, epidemia jakiegoś wirusa i chcą pieniądze od właściciela tego statku. W każdym razie większość pasażerów była ciężko chora. No, ale przeżyła, a teraz chce odszkodowania. I tak być powinno, proszę Państwa, że ktoś zachoruje, to powinien dostać odszkodowania od Państwa, że go nie uchroniło od zachorowania. To jest dobry plan. Proszę Państwa, jeszcze obecny minister od przemysłu Habeck na konferencji klimatycznej zapewnił razem z Anglikami, że wyda ponad 1,3 miliarda dolarów na wspomaganie tych krajów trochę biedniejszych, aby walczyły z klimatem. Proszę Państwa, nic nowego w Niemczech. Minister ciągle chce walczyć z Rosją i z klimatem. Proszę Państwa, w Meksyku nikt nie przejmuje się tą pogodą, nikt absolutnie nie narzeka i dobrze, tak być powinno, ciągle tam jest ciepło i nikt się tym nie przejmuje. Życzę miłego wieczoru.